Was na moim kanale ponownie na lekcji Grammatica in 5 minuti, czyli gramatyka w 5 minut. Chciałabym dzisiaj przerobić z Wami czasowniki trzeciej grupy, zakończone na ire w czasie teraźniejszym. Także ćwiczymy prezente, indikativo, trzecia grupa, czasowniki ire. Ta grupa może przysporzyć trochę więcej problemów niż are i ere razem wzięte. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma podgrupami. Czasowniki ire nie będą się wymieniały według jednego schematu, a według dwóch różnych schematów. I niestety nie ma zasady, który czasownik należy do której grupy. Także ucząc się nowego czasownika, znajdując w tekście, trzeba za każdym razem sprawdzić, według której zasady będzie się odmieniał. Czy będzie to czasownik odmieniający się jak dormire, który należy do pierwszej grupy, czy jak finire, który należy do drugiej grupy. Jaka jest różnica? Zobaczcie sami. Dormire odmienia się tak. Odcinamy ire, podstawiamy końcówki. Io dormo, tu dormi, lui lei dorme, noi dormiamo, voi dormite, loro dormono. Odcięliśmy końcówkę ire, dodaliśmy końcówki o, i, e, i amo, ite, ono. Natomiast jeśli chodzi o czasownik finire, znów odcinamy ire i zobaczcie, jak będzie się odmieniał. Io finisco, tu finisci, lui lei finisce, noi finiamo, voi finite, loro finiscono. Widzicie różnicę? W niektórych osobach, w większości w zasadzie, wskakuje dodatkowe trzygłoski is, cy. Przed końcówką właściwą, czyli o, i, e, i, amo, i, te, ono. To is, cy zmienia nam wymowę i ten czasownik staje się dość długi w tej swojej odmianie. Podobnie jak finire będzie się odmieniał czasownik preferire. Preferisco, preferisci, preferisce, preferiamo, preferite, preferiscono. Preferire znaczy oczywiście woleć. Io preferisco studiare l'italiano, wolę uczyć się włoskiego. Preferisco andare al mare, wolę jechać nad morze. Io preferisco prendere un caffè, wolę napić się kawy. W takim razie do listy dorzućmy sobie jeszcze jeden czasownik z tej samej grupy. Tak jak finire, preferire będzie się odmieniał także czasownik pulire. Io pulisco, tu pulisci, lui lei pulisce, noi puliamo, voi pulite, loro puliscono. Myślę, że nie jest to wcale takie trudne. Wróćmy na chwilę do tej pierwszej grupy podstawowej, tej, w której znajduje się czasownik dormire, dormire, spać. Do tej grupy możemy dopisać sobie jeszcze czasownik aprire. Aprire znaczy otwierać. Io apro, tu apri, lui lei apre. Noi apriamo, voi aprite, loro aprono. Kolejny czasownik, który zmienia się jak dormire, jak aprire, to czasownik sentire. Sentire oznacza czuć albo słyszeć. Sento la musica. Słyszę muzykę. Odmieńmy go w takim razie. Io sento, tu senti, lui lei sente. Noi sentiamo, voi sentite, loro sentono. Tak wygląda odmiana czasowników ire z pierwszej i z drugiej grupy. Zróbcie notatkę, obejrzyjcie jeszcze raz, powtarzajcie, na pewno szybko zapamiętacie. No i pamiętajcie, żeby za każdym razem sprawdzać, czy dany czasownik odmienia się według wzoru pierwszego, czy według drugiego w przypadku czasowników zakończonych na ire. Allora, grazie ragazzi! Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Subskrybujcie mój kanał, szukajcie mnie na Instagramie i na Facebooku. Czytajcie też mojego bloga polskawloszka.home.blog. Do zobaczenia wkrótce. Baci, ciao!